No dobra, a co jeśli wam powiem, że przez ostatnie 37 lat byliście w błędzie? Okazało się, że w Super Mario Bros. Dało radę poniekąd zapisać grę i nie trzeba było zaczynać od nowa po stracie wszystkich żyć. Nie wierzę, że nagrywam o Mario, ale żal mi się trochę zrobiło o SPK na po tym, jak przegrał zakład, który... Zrujnowanie take. Żal mi się zrobiło trochę z Pikaina po tym, jak przegrał zakład, którego zasady zresztą sam wymyślił. Dobra, w sumie jest to trochę śmieszne. Ale no, gdy Mario powinie się noga i cofnie cię do ekranu tytułowego, wystarczy wtedy przytrzymać przycisk A, a dopiero potem wcisnąć start. I wtedy przy rozpoczęciu nowej gry zaczniemy zabawę od tego świata, w którym życie nam nie wyszło. I najlepsze jest to, że to nie jest żaden cheat. To normalna, integralna część gry, znajduje się zresztą w każdej wersji Super Mario Bros. Twórcy tylko jakoś tak zapomnieli nas o tym poinformować. Cześć, witajcie w materiale Krzysztof Friedenberger umiera w Mario przez 3 godziny.